Całe swoje życie człowiek obraca w koło tak naprawdę domu. Kiedy zaczyna wchodzić w życie dorosłe, również marzy o własnym domu. Nie każdy jednak go ma. Jeśli więc jest między nami taki ktoś, a wiem, że jest dzisiaj wielu akurat, którzy nie mają takiego domu, bo spotkał ich los taki, to mam dla was pocieszenie. Mam dla was pocieszenie. Mam dla was coś bardzo ważnego do powiedzenia, co Jezus powiedział. Ale zanim to uczynię, to pragnę się pomodlić. Panie, przychodzę do Ciebie, prosząc Cię o wielką łaskę na dzisiejszy dzień. Łaskę dla mnie, jako dla tego, który głosi Twoje słowo, Panie, abyś mi wkładał je w moje usta, Panie. Łaskę dla tych wszystkich, którzy będą słuchali, których serca będą poruszone, bo dzisiaj może podejmą decyzję, Panie, żeby pójść do domu, żeby zostać członkami domu, o którym Ty nam, Panie, mówisz. Dziękuję Ci z góry za to, co będziesz czynił w tej godzinie, Panie, w imię Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jana w 14 rozdziale, 1-4 wersetu Jezus mówi takie słowa: niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Jezus poszedł przygotować miejsce. Czy cię to cieszy? Kogo to cieszy, ręka w górę, że Jezus przyszedł przygotować miejsce? Wow, jak wiele uradowanych, ale widzę, że nie wszyscy się cieszą. Zaraz zapytamy dlaczego. To przecież już niedługo. To niedługo, Jezus obiecał. Czy Bóg kiedyś nie wypełnił swojej obietnicy? Czy nas kiedyś zawiódł? Nigdy, prawda? Jezus obiecał, idę przygotować wam miejsce. Może to już niedługo. Skąd wiesz? Może za kilka lat? A może jutro? Może za kilkadziesiąt lat? Ile masz tego czasu na to, żeby objąć to miejsce, które ci poszedł Jezus przygotować? Ale możesz mieć pewność, że tego dostaniesz, to miejsce, że czeka na ciebie piękne, udekorowane, bezpieczne. Dzieci lubią do domu uciekać, kiedy są w niebezpieczeństwie. Dzieci, kiedy się czują nieswojo w jakimś środowisku, płaczą i mówią: mama, chcę do domu. Prawda? My jesteśmy też takie dzieci. My jesteśmy dzieci. Ciągle jesteśmy dzieci. Jak zobaczymy swojego Ojca w niebie, słuchajcie, na swoim tronie wielkiego, zrobimy się tacy malutcy, jak dzieci, będziemy się trzęśli. Mówi: pani, mama, nie da, tacy, ja chcę do domu. No. Jaki dom będziemy mieli? Mateusza czytamy, gdzie ani mól, ani rdzania nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkupują i nie kradną, i gdzie kontraktorzy nie mają pracy. Łukasza czytamy: nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. To właśnie ten dom. On będzie w królestwie. W jakim to jeszcze dzisiaj zobaczymy, że takie głowy będziemy mieli. Czy jednak jesteś pewien, że zapisałeś się albo zapisałaś się na listę oczekujących? Ja w Polsce kiedyś zapisałem się na M4. Nigdy go nie dostałem. Nigdy go nie dostałem. Ja nie wiem, co się stało, wyjechałem z Polski, nieważne. M4 to było marzenie mojego życia. Należało mi się M3. Ale z racji tej, że byłem artystą, Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało mi dodatkowe pomieszczenie na pracę. Czyli M4. Dzisiaj nie wiem, jakie mam M. Nie wiem nawet. Tam w niebie nie wiem, jakie to będzie M. Ale jeszcze o tym porozmawiamy. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie, mówi Jezus. Czy to prawda? Czy znasz drogę? Czy na pewno znasz drogę? No to powiedz mi. Powiedz mi, jeśli znasz drogę. Powiedz mi, co Jezus dalej mówi. Masz, nie otwieraj Biblii, powiedz z pamięci. Słucham? Je, tak. Moniczka. Moniczka nie tylko śpiewa, ale mówi piękne rzeczy o Chrystusie. Jezus dalej mówi: tak.
Tak, drogę znacie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. To jest ta droga. To jest ta droga. Nie zabłądź. Nie zabłądź. Znajdź tą drogę. Czasem ci się wydaje, że znalazłeś, czy znalazłaś, ale jeżeli ta droga skręca albo kończy się za wzgórzem, to nie jest ta droga. Wiesz, jak jedziesz samochodem, masz pewność, że droga będzie, mimo że jest ciemno, mimo że idzie pod górę i nie widzisz, czy dalej jest, nie zwalniasz, bo wiesz, że droga dalej jest. Prawda? Tak jest? Tak samo z Jezusem. Jak stoisz na tej drodze, to wiesz, że ona nigdy nie skręca, ona nigdzie się nie urwie raptem, jak tylko w tym jednym miejscu, w tym domu, do którego masz wejść. Ile ludzi ma dzisiaj zatworzone serca, ponieważ nie są pewni tego, ponieważ nie wiedzą, dokąd idą po śmierci, a przecież mogą się dowiedzieć, mogą wyzwolić się z tej niepewności. Wystarczy tylko otworzyć tą świętą księgę i ją czytać. A więc pierwsze zatem pytanie do was brzmi, czy wiesz, dokąd idziesz? Czy jesteś tego pewien? Czy jesteś tego pewna? Dzisiaj James, nasz McDonald, główny pastor, miał wspaniałe kazanie, w którym użył podobnych ilustracji, że ludzie bardzo często siedzą w ławkach w kościołach i wydaje mi się, że są nowonarodzeni, dlatego że wyznali Jezusa swoją ustami, swoim Panem i Zbawicielem. Tam się dopiero okaże, ilu to naprawdę było. Może dzisiaj wśród was, wśród nas są tacy. Bo wyznałem Jezusa swoim Panem, Zbawicielem. Ale życie nie pokazuje tego. Życie zaprzecza temu. Więc nie wystarczy ustami wyznać. Więc czy jesteś pewien? Czy jesteś pewien, że do tego domu idziesz? Więc pierwsze pytanie brzmi, czy wiesz, dokąd idziesz? Czy jesteś tego pewien? Czy pewna? W 1 Koryntian 2,9 czytamy, głosimy wtedy, jak napisane coś o tym domu. Obiecałem wam, że wam opowiem o tym domu. Jest obiecane, czego ucho nie widziało, czego oko nie słyszało. Co źle powiedziałem? U Boga wszystko możliwe, słuchajcie. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Powiesz, pastorze, przecież to wszystko wszyscy wiemy, no coś nam ważnego tu powiedział. No wszyscy wiemy, więc nie jesteśmy w stanie sobie tego uzmysłowić, prawda, bo ani oko tego nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani na ludzkie serce nie padło, ani na umysł, nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Ale jest coś w Piśmie Świętym, jest coś. Uchylę wam jednak dzisiaj rąbka pewnej tajemnicy. Posłuchajcie naprawdę. To, co usłyszycie, przekracza nasze możliwości wyobraźni. Dopiero kiedy to posłuchamy, zacznie nasza wyobraźnia pracować, to przyznamy rację tym słowom, które mówią, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało, bo dalej niewiele będziemy wiedzieć. Objawienie, czytam 21 rozdział. Możecie sobie otworzyć teraz objawienie, otwórzcie objawienie. Lubię patrzeć, jak się Biblię otwierają, lubię słyszeć szelest otwieranych kartek, więc bardzo was proszę, jest to kościół biblijny, do którego każdy przychodzi z Biblią. Jak nie każdy przychodzi, to ja mam dużą wyobraźnię, wyobrażam sobie, że ma tą Biblię, rozumiecie, ale każdy powinien mieć. Otwórzcie objawienie 21, będziemy czytać od 9 do 27 wersetu. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. Kto jest tą oblubienicą? Kto jest, jak myślicie? Czy ktoś wie? Czy ktoś chce mi co podpowiedzieć? Żeby wiedział, jak dalej kazanie mówić? Kto jest oblubienicą? No Kościół oczywiście, my jesteśmy jego oblubienicą. Oblubienica się stroi, nie może się doczekać na przyjście oblubieńca. I co mówi dalej? Zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi święte miasto Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą, blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu lśniącego jak kryształ. Miało ono potężny i wysoki mur, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imienia 12 plemion synów izraelskich. Od wschodu 3 bramy i od północy 3 bramy i od zachodu 3 bramy i od południa 3 bramy. A mur
miasta miał 12 kamieni węgielnych, na nich 12 imion 12 apostołów. Wow. A ten, który rozmawiał ze mną, miał złoty kij mierniczy, aby zmierzyć miasto i jego bramy i jego mur. A miasto jest czworokątne i długość jego jest taka sama, co szerokość. I mierzył miasto kijem mierniczym na 12 tysięcy stadiów długości jego i szerokość, a wysokość na 12 tysięcy stadiów, wysokość są równe. Zmierzył też mur jego, który wynosił 144 łokcie według miary ludzkiej, którą się posłużył anioł. A mur jego zbudowany był z jaspisu, samo miasto zaś ze szczerego złota, podobne do czystego szkła. Zobaczmy na tą mapę. Ta mapa pokazuje nam, jaki obszar zajmie to miasto, który zejdzie z nieba. Wyobraźcie sobie teraz, że każdy bok tego to jest 1,5 tysiąca, więcej niż około 2000 kilometrów. To teraz wyobraźmy sobie, że tyle samo jest w górę. Wiecie, jaka jest grubość atmosfery ziemskiej? Około 800 kilometrów. Ale wiecie co? Wyobraźmy sobie, że to miasto jest w każdym wymiarze takie samo. Pokusiłem się posłużyć matematyką i mniej więcej obliczyć, ile by tam się zmieściłoby ludzi, kiedy by każdemu dać 1000 metrów kwadratowych powierzchni. Nie wiem, czy to jest więcej niż M4, czy mniej. Słuchajcie, wyszła mi liczba z 17 zerami. Nawet nie wiem, jak ją określić. A Jezus powiedział, że nieliczni dostąpią tego miejsca. Nieliczni! Czyli będziemy mieli tam strasznie dużo miejsca. Pamiętajmy, że będziemy tam w ciałach, prawda? Że Jezus Chrystus będzie z nami. Będziemy jeszcze czytać. Popatrzmy, jak to miasto wspaniale ma być zbudowane. Więc kamienie węgielne muru miasta były ozdobione wszelkimi drogimi kamieniami. Kamień pierwszy to jaspis. Drugi szafir. Trzeci chalcedon. Czwarty szmaragd. Piąty sardoniks. Piękne, co? Szósty karneol. Siódmy chryzolit. Ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt i dwunasty ametyst. Wyobrażamy sobie? Czy są wśród nas kontraktorzy, którzy potrafiliby zbudować takie miasto z tych drogich kamieni? Myślę, żeby sobie najpierw napełniali wszystkie banki i kieszenie tymi kamieniami, zanim by cokolwiek powstało. A miasto, posłuchajmy, nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. Popatrzcie, co dalej. Nawet bramy nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie. Będzie cały czas dzień. Cały czas będzie dzień. Piękne, prawda? Dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądało i myślę, że każdemu dech zaparło. Ale co czytamy w 27 wersecie? W 27 czekamy, że... A może nie będziemy czytać tego wersetu, co? Chcemy przeczytać? Chcemy, tak? Więc posłuchajcie. I nie wejdzie do miasta nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie. Tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. Teraz by się chciało krzyczeć ratunku, prawda? Ratunku. Dopiero co rozmawiałem z jednym słuchaczem i mówi, no przecież ja nie mogę zrozumieć, dlaczego mordercy będą zbawieni. No, rozumiałbym kłamcy, ale mordercy, jak może człowiek zamordować kogoś i być zbawiony? Ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, że kłamstwo jest największym z grzechu. Przez kłamstwo jest morderstwo. Przez kłamstwo jest oszustwo, przez kłamstwo jest cudzołóstwo, przez kłamstwo jest kradzież, przez kłamstwo są wojny. Kłamscy nie wejdą tam do tego miasta. Nie wejdą. Nie łudźmy się. Bóg mówi prawdę.
Jana czytaliśmy, że Jezus powiedział, idę przygotować wam miejsce. Wam miejsce. Do kogo mówił Jezus? Czy mówił do całego świata? Czy mówił do wszystkich wam miejsce? Do kogo Jezus to mówił? Do tych, którzy są przygotowani. Którzy są przygotowani do tego, żeby znaleźć się w tym miejscu. Zatem musi się przygotować na objęcie tego mieszkania. A więc tu muszą nastąpić dwa przygotowania. Pierwsze przygotowanie to jest Jezusa przygotowanie. Jezus idzie przygotować ci miejsce. Drugie przygotowanie to jest twoje przygotowanie. Ty musisz się przygotować na to, żeby w tym miejscu zamieszkać. Inaczej się w tym miejscu nie znajdziesz. Znajdziesz się w strasznym, ciemnym miejscu, gdzie nie ma ani jednego z tych kamieni, które żeśmy pokazywali, w którym jest tylko smoła, ogień, cierpienie, gorycz, żal i to przez całą wieczność. Straszna perspektywa, prawda? Warto się nad tym zastanowić. A więc drugie pytanie. Co robisz, aby się przygotować do objęcia tego mieszkania? Co robisz, aby znaleźć się na liście czy w Księdze Żywota? Powiesz, przecież przyjąłem Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Mówiłem już wcześniej, że to wcale jeszcze nie znaczy, że jesteś w tym miejscu, w którym powinieneś być. Każdy może to uczynić. Wielu ludzi przyjmuje i odchodzi, i odpada. Chodzą do kościołów latami, potem ich nie ma. Niektórzy mówią, o, stracili zbawienie. Nie, zbawienia nie można stracić. Nigdy nie byli zbawieni. Nigdy naprawdę nie byli w tym miejscu. Nigdy naprawdę nie byli wpisani do Księgi Żywota. Nikt się tam nie wpisze. Sam, bez przyczyny. A co robisz zatem, aby się do tego przygotować? Jezus mówi, że po owocach cię poznają. Słyszycie to często w naszym kościele. Po owocach was poznają. Dzisiaj dużo ludzi wyszło do przodu. Może ze 20 osób wyszło do przodu po tym poprzednim nabożeństwie, żeby przyjąć Jezusa Chrystusa. Wczoraj wyszło kilka osób. Z jedną z nich osobiście się modliłem. Ilu z nich pójdzie naprawdę za Jezusem? Modliłem się dzisiaj na porannym nabożeństwie również z jedną kobietą. Młoda dziewczyna, która przyszła z zatroskanym sercem, powiedziała, ja dzisiaj przeegzaminowałam swoje serce i jako nastolatka oddałem życie Jezusowi, ale tak naprawdę ja nigdy z Nim nie chodziłam. Byłam wychowana w domu chrześcijańskim. Wydawało mi się, że wszystko jest dobrze. Ja dzisiaj zrozumiałam, że ja nie jestem tam, gdzie myślałam, że jestem. I chodzi do kościoła od dziecka. Napisałem również post dzisiaj, prawda, na Facebook, że nie myśl, że tam się znajdziesz dlatego, żeby czynić uczynki dobre. Nie myśl, że tam się znajdziesz przez sakramenty. Nie myśl, że tam się znajdziesz przez wstawiennictwo świętych, czy jakiegoś innego człowieka. Nie myśl sobie, że tam jakieś pieniądze ci pozwolą się znaleźć, bo Bóg nie jest Bogiem przekupnym. Kto się tam znajdzie? Kto się tam znajdzie? Kto będzie w tym mieście mieszkał z Jezusem? Powiem wam, zanim jeszcze skończę kazanie, to już wam powiem, żebyście się mogli namyślić, chociaż miałem to powiedzieć na końcu. Tam się znajdą grzesznicy. Najgorsi grzesznicy tam będą mieszkać w tym domu. Tacy jak ja kiedyś byłem. Tacy jak ty, jak ty, jak ty. Grzesznicy będą tam mieszkać. Ale ci grzesznicy, którzy obmyli swoje szaty we krwi baranka. Tam nie będzie kogoś, kto jest dobrym człowiekiem. Piekło będzie wyścielone dobrymi ludźmi, którzy nigdy nie przyjęli Jezusa, którzy nigdy nie oddali Mu swojego życia, którzy nigdy nie obmyli swoich grzechów w Jego krwi. Mówię oczywiście tutaj metaforycznie. A więc Jezus mówi, że poznają nas po owocach. A więc przebadajmy swoje serca. Otwórzmy list do Efezjan, 4 rozdział. Dowiemy się coś ciekawego. Przede wszystkim, czy od 13 werset przeczytamy i 15, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusa. To jest pierwszy warunek. Dorośniemy do jedności i wiary, poznania Jezusa Bożego.
Lecz abyśmy będąc, 15 czytamy, abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa. To jest zarezerwowane dla tych ludzi, którzy będą wzrastać w głowie Kościoła, którą jest Chrystus. I nie ma innej głowy jak Chrystus. Przeczytamy się od 17 do 19. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich przez zatwardziałość serc ich. Abyście tak nie postępowali jak poganie. Ilu z was postępuje jak poganie, mimo że nazywa się wierzącymi? Może nie wiesz, o czym mówię? Może bierze się taki okres, oszukasz na podatkach? A może pójdziesz w niewłaściwe miejsce? Może pójdziesz do baru się upić? Ale pójdziesz na niewłaściwy film? Oglądać rzeczy, które się nie godzi chrześcijanowi? Albo się będziesz z kim kłócić? Albo będziesz zazdrosny? Albo nie wybaczysz komuś? Moglibyśmy robić listę, wiecie, prawda? Listę tych grzechów, co mi na myśl przychodzi, to wam mówię. Popatrzcie, 19 mówi, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkich nieczystości z chciwością. To znaczy, że mało im jeszcze tego, że są chciwi więcej robić złych rzeczy, więcej grzeszyć, bo to im sprawia przyjemność, więcej pić, więcej palić, więcej narkotyków, więcej kobiet, bo to jest przyjemne, to jest chciwość. Ja chcę więcej i więcej i więcej. Tacy nigdy nie ujrzą Królestwa Bożego. O tym mówi całe Pismo Święte. Nie pomoże im Kościół, nie pomoże im religia, nie pomogą modlitwy, nie pomoże nawet chodzenie na klęczkach, na pielgrzymki czy gdziekolwiek. To są bezwartościowe uczynki. Do niczego nie prowadzące. Dlatego, że Jezus już wykonał wszystko, co było potrzebne do tego, abyśmy byli zbawieni. Mamy tylko przyjąć to wiarą i naśladować Jezusa, tak jak to dzisiaj mówił James. Ale wy nie tak nauczyliście Chrystusa, mówi 4 rozdział, 20 werset. Jeśli tylko słyszeliście o Nim, w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Nie ma żadnej innej prawdy nigdzie. Tylko w Jezusie Chrystusie jest prawda. Tylko w Bogu jest prawda. Różne rzeczy wam ludzie będą mówić. Różne rzeczy słyszeliście. Różne rzeczy i kościoły nauczają. Jeżeli one się nie zgadzają z tym, co tu jest napisane, to jest kłamstwo. Kłamstwo. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. Zewleczcie z siebie starego człowieka. Wiecie, jak to wygląda? Zwleczcie z siebie starego człowieka. Już ta marynarka jest strasznie stara. Muszę ją wyrzucić. Przepraszam, wiem, że... A przeobleczcie w nowego. Mam jakąś nową? To nie, założę tą samą. Wiecie, wyobraźmy sobie, że nas nowa. Nową zakładam. Nowego człowieka zakładam na siebie. I co się dzieje? Ja zakładam nowego człowieka. Inaczej was widzę. Widzę was duchowo, jakie macie miłe buźki uśmiechnięte. O, jak was kocham strasznie, jaką miłość do was dostałem. Wszystko wam wybaczam. Cokolwiek moje to jest wasze, oprócz żony. Rozumiecie? Weźcie się w nowego człowieka. Oj, tak bym chciał robić tyle fantastycznych rzeczy, które się Bogu podobają. Proszę Boga, żeby dawał mi okazję do tego, żeby posyłał mi ludzi do mnie, którym będę mógł pokazać wielkość Jezusa we mnie, dlatego że od dzisiaj to, co jest we mnie dobre jedynie, to jest Jezus. Jakbyś wyciągnął tego Jezusa z tego wnętrza, to kogoś widział? Kogo byście widzieli? Grzesznego starca. Tak? A więc odnówcie się w duchu umysłu waszego. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego. Odnówcie się.
Zacznijcie inaczej myśleć. Jeżeli po przyjęciu Jezusa siedzisz tu w kościele kilka lat i twoje myślenie się nie zmieniło, to wiesz, co ci powiem? To może nawet nie jest twoja wina, bo myślisz tak, jak myśli twoja stara natura, która jest w tobie. To myślisz tak, jak myśli twój stary człowiek. Musisz się odnowić. Musisz przyjąć Jezusa. Naprawdę, szczerze. Musisz zewlec z siebie starego człowieka. I tu jest twoja tylko wina, że nie zwlokłeś starego człowieka. Jeżeli nie zwleczesz starego człowieka, to będziesz żył po staremu. I co dalej mówi? A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga sprawiedliwości i świętości prawdy. Popatrzmy, że prawda znowu jest tutaj podkreślana. Nie w świętości, bo świętość to jest oddzielenie. Święty znaczy oddzielony, ale świętości prawdy. Czy to odrzuciwszy kłamstwo, mówcie w prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Znacie te wersety bardzo dobrze, prawda? Często stosujecie je w życiu. Przychodzicie do mnie i mówicie, tak, pokłóciłem się ze swoją żoną, ale przed zachodem słońca się z nią pogodziłem. Rano znowu zaczęliśmy się kłócić. Ale do zachodu żeśmy się przeprosili. Niech gniew nie zachodzi słońce nad gniewem waszym. Pogódźcie się i nie wracajcie już więcej do tego. Nie dawajcie diabłu przystępu. W ten sposób dajemy diabłu przystęp. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebujących, co dzisiaj też mieliśmy tego, prawda, przykład ofiary. Potrzebującym. Jest dużo potrzebujących. Zakładamy dużo kościołów. 88 kościołów założyliśmy na całym świecie w ciągu 6-7 niespełna lat. Wiecie, ile tysięcy ludzi to jest? Ile tysięcy ludzi może karmić się Słowem Bożym? Karmimy biednych. Tu mamy również spiżarnię pełną jedzenia. To wszystko dzięki wam. Każdy może przyjść z ulicy, dostać jedzenie za darmo. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. Słyszycie? Żadne nieprzyzwoite słowo. Ale tylko dobre, które może budować, które znajdzie, gdy znajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Jeżeli Jezus jest w tobie, będziesz się tak zachowywać. A nie zasmucajcie Ducha Świętego, który mieszka w was. Możemy go zasmucić. Ale przede wszystkim on musi mieszkać w nas. Jeżeli nie mieszka w nas, oczywiście nie możemy nikogo zasmucić, oprócz samych siebie i swoich bliźni, a najbardziej swojej żony albo męża. Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew i krzyk, złorzeczenia niech będą usunięte spośród was oraz wszelką złością. Zobaczcie, ile tego jest. Ile tych porad jest. Czy Pismo Święte możemy nazwać księgą religijną tylko, nudną? Niektórzy myślą, że to są same modlitwy. Kiedy z kim rozmawiałem, ktoś mówi, ja się potrafię modlić sam, nie muszę czytać Pisma Świętego. Ja mówię, o czym ty mówisz, człowieku? No przecież to jest modlitewnik. Słyszycie, jakie to są modlitwy, prawda? Modlitewnik. Jest to instrukcja obsługi chrześcijanina i instrukcja obsługi Kościoła. Bądź jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Czy teraz rozumiesz? Piękne miasto nazwane Jeruzalem. Nowe Jeruzalem. Wstępuje z nieba. Jezus tam również będzie. Jezus poszedł przygotować nam miejsca i będzie tam z nami. Jadł i pił, mówi Pismo Święte. Jezus poszedł przygotować na miejsce i powróci po Kościół swój. Powiedział, powróci po Kościół swój, nie cudzy. Zatem pytanie ostatnie. Czy masz pewność, że tam zamieszkasz? Czy masz pewność, że tam zamieszkasz? Jeśli odpowiesz, że pierwszy raz o tym słyszysz, no to jest oczywiste, że tam nie będziesz jeszcze, prawda? Jeśli nie masz pewności tego, czy tam będziesz, to mogę ci powiedzieć, że również jesteś w tej samej sytuacji i tam nie będziesz. Jeśli nie masz pewności, zatem dzisiaj zrób coś z tym, aby mieć pewność. Nie czekaj do jutra, nie czekaj do pojutrza. Nie wiesz, co się wydarzy. Nie wiesz, co się wydarzy. Oglądałem niedawno z NASA program i powiem wam coś szczerze. Ten wielki asteroid,
który miał uderzyć w ziemię, przeleciał tuż, tuż. Nie chciano robić paniki na świecie. Przeleciał poniżej orbit naszych kosmitów. Przepraszam, kosmitów. Poniżej orbit naszych satelitów. Coś wyobrażacie? Poniżej orbit naszych satelitów. Tak blisko Ziemi przeleciał. Tylko dmuchnęło. Jakby tam była atmosfera, to by rzeczywiście nas dmuchnęło. Kto wie? Przeczytałem więcej. Przeczytałem, że jest sklasyfikowanych około 20 tysięcy obiektów w kosmosie, różnych odłamków, skał, meteorytów, meteorów, większych, mniejszych asteroidów, które zmierzają w stronę Ziemi. Prawdopodobieństwo uderzenia jest znikome, tak wiecie, tyle, żeśmy przeżyli i jeszcze wielkich takich, żeśmy nie przeżyli wydarzeń. Niedawno, pamiętacie, no, tydzień temu chyba, wielki meteor, asteroid walnął w Rosji, tam w jedno miasto. Oglądali się to, prawda? Te rzeczy się zdarzają. Więc nie czekaj. Nie wiesz, kiedy Jezus przyjedzie. Nie wiesz, kiedy przyjdzie. Bóg mówi, że będzie nowa ziemia, nowe niebo. Znaczy, że stare przeminą, stare przestanie istnieć. Miasto Boże, wielkie, piękne Jeruzalem, o którym czytaliśmy, przybędzie na ziemię, aby zabrać swoich. Aby Bóg zabrał swoje dzieci do mieszkania, które poszedł im przygotować. Czy tam będziesz? Zrób coś z tym dzisiaj. W objawieniu 7:14-17 czytamy i rzekł mu, Panie mój, Ty wiesz, a on rzekł do mnie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. My jesteśmy już w wielkim ucisku i to się zaczęło. To się zaczęło. I nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką łez z ich oczu. To są obietnice Boże. Dla tych, którzy zapisani będą w Księdze Żywota. Może już są zapisani w Księdze Żywota. Gdzie jesteś? Czy jesteś pewien, że jesteś zapisany czy zapisana w Księdze Żywota? Czy dlatego, że przychodzisz do kościoła, myślisz, że tam jesteś? Jeśli nie masz tej pewności dzisiaj, to dzisiaj jest czas, aby o tym zdecydować, aby się upewnić. Dzisiaj, kiedy będziemy śpiewać tą ostatnią pieśń, to proszę was, abyście przychodzili do przodu ci, którzy nie mają pewności. To nie żaden wstyd, bo to jest Kościół. Będziemy się z wami modlić, będą nasi liderzy się z wami modlić. Będziemy prowadzić was w modlitwie do tego, abyście uzyskali pewność, że jesteście z Bogiem, że kiedy to się stanie, to zostaniecie wpuszczeni przez te bramy. Jezus będzie stał osobiście i powie, witam cię, mój przyjacielu. Mój przyjacielu ci powie. Jezus powiedział, ja nazywam wam więcej sługami, ale przyjaciółmi swoimi. Czy jesteś jego przyjacielem? Jak możesz to poznać? Po swoich uczynkach, po swoim życiu. Nie po tym, że wyznałeś Jezusa Panem i Zbawicielem. Może dalej żyjesz po staremu. Pamiętajmy, co jest napisane w Piśmie Świętym, że jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu wiesz, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Tam będą tylko ludzie zbawieni. Jezus mówi, że kto jest Mu posłuszny, kto podąża za Nim, kto słucha Jego słowa i wykonuje Go. Nie ten, który tylko słucha, ale kto wykonuje Jego słowo. Ten będzie tam. Jeśli są między nami, a podejrzewam, że jest wielu takich, nie wstydźcie się, przyjdźcie w trakcie tej piosenki, stańcie z przodu, uklęknijcie na tych schodach i my będziemy się z wami modlić. Jeśli nie jesteście pewni, jeśli zbłądzili, jeśli ktoś szedł z drogi, jeśli ktoś ma problemy ze zrozumieniem tego,
co Jezus do niego mówi. Duch Święty chce do niego przemówić. Niech dzisiaj otworzy swoje serce i powie: dzisiaj, Panie, ja deklaruję się, pójść za Tobą na pewno. Nie udało mi się do tej pory, ale teraz pragnę, żeby mi się udało. I teraz, dzisiaj jest ten dzień, w którym ja deklaruję się rzeczywiście i z Tobą. Jeśli tego nie zrobiłeś jeszcze nigdy, to dzisiaj jest też dzień. Słowo Boże mówi: nie zatwardzaj serca swego, gdy słyszysz Jego głos. Bo jutro może być już za późno. Jutro może do Ciebie nie należeć. Po to się zgromadzamy w Kościele, żeby słyszeć Słowo Boże. Za tydzień będą, jak mówiła Maria, chrzty. Będziesz też mieć możliwość ochrzcić, publicznie pokazać wiarę poprzez chrzest wodny tutaj w tym baptysterium. A więc zapraszam Was, zachęcam bardzo serdecznie do tego, abyście dzisiaj zdecydowali, gdzie chcecie być. Czy będziesz w tym mieście, Nowym Jeruzalem, wielkim, jak widzieliście na mapie, ono niekoniecznie musi wylądować w Ameryce. To było porównanie tylko do wielkości. Jest napisane, że wszystkie wzgórza będą musiały być wyrównane, kiedy to miasto wyląduje. To będzie fizyczne zjawisko. Dużo rzeczy się będzie działo. Jak te wzgórza będą wyrównywane, jakie to straszne kataklizmy będą musiały być. Ale Jezus powiedział, że uratuje swój Kościół, przyjdzie po Kościół swój, pochwyci go w głębokim mgnieniu. A ci, co umarli w Jezusie Chrystusie, powstaną z martwych na spotkanie Jezusa, otrzymają nowe ciała. My też otrzymamy nowe ciała. Przemienieni będziemy, bo tam nie możemy być w starych. Dużo na ten temat jest w Biblii napisane. A więc dzisiaj jest dzień dla Ciebie, żebyś wyszedł z tego Kościoła z radością i z pewnością, że jesteś dzieckiem Bożym i że zbawienie jest Twoje. Dziękuję Ci, Panie. Pochylmy nasze czoła. Ja się pomodlę, jeżeli ktoś będzie się modlił tą modlitwą również po cichu. Niech przyjdzie tutaj, niech da nam znać. Będziemy się od niego bardziej modlić. Więcej. Będziemy się cieszyć, ponieważ całe niebo się raduje, kiedy się jeden grzesznik nawraca. Zobaczcie, jakie to jest unikalne. Każdy musi się nawrócić, nikt się nie rodzi nawrócony. Nawrócenie się to jest świadoma akcja odwrócenia się od jednej rzeczywistości do drugiej. Bóg zmieni wtedy twoje życie. Bóg ci da wszystko, co jest ci potrzebne do życia i pobożności. On to obiecał. Nigdy nie zawodzi. Panie, przychodzimy do Ciebie. Ja przychodzę do Ciebie. Niech ktoś powtarza tą modlitwę. Na pewno jest wśród nas taki, kto ma serce zatroskane i smutne i nie wie, co z Tobą poradzić. To dzisiaj przychodź. Dzisiaj mów: Panie, ja jestem dzisiaj dla Ciebie. Ja chcę poświęcić swoje serce Tobie, swoje życie Tobie. Pragnę, abyś mi pomógł, abyś wybaczył mi moje grzechy, abyś wszedł do mojego serca, abyś stał się moim Panem i Zbawicielem, żebyś dał mi nowe życie, żebyś mnie wyzwolił z udręki, żebyś mi dał miejsce w swoim domu. Każdy pragnie do domu. My również pragniemy i ja również pragnę być w domu, w Twoim domu, wiecznym domu, lepszym domu, w którym mól nie gryzie ani złodzieja nie ma, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że przemawiałeś dzisiaj do nas przez swoje słowo w imię Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.